Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka ćwiczeń na uda i pośladki, które ja wykonuję. Często o to pytacie, stąd właśnie taki film. Nic wymyślnego tutaj nie będzie, ale może komuś do czegoś taki film się przyda. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wykonuję chyba zawsze podczas każdego treningu, jest przysiad. Przysiad ze sztangą na barkach. Tutaj całość sztangi ma jakieś 14,5 kg. Kolejne ćwiczenie to jest martwy ciąg. Nogi mam tutaj rozszerzone. Obciążenie takie samo jak przedtem, czyli 14,5 kg. Tyle, że po prostu sztangę trzymam przed sobą, no i schodzę nią w dół, jadąc tak jak gdyby po nogach. Tutaj mamy wznosy bioder z dwoma talerzami, czyli łącznie mam na sobie jakieś 10 kg. Opieram się kręgosłupem o łóżko, no i unoszę biodra. Później na chwilkę jeszcze się zatrzymuję i takim ruchem pulsacyjnym je dobijam. Kolejne ćwiczenie to moje chyba ulubione goblety. Nogi mam tutaj znowu rozszerzone, żeby po prostu lepiej pracowały pośladki. W rękach mam jakieś 10 kg, no i schodzę w dół z tym swoim obciążeniem, robiąc takie przysiady. Następne ćwiczenie, nie mam pojęcia jak się nazywa, ale nieźle daje w pośladki. W ręce mam tutaj 5 kg. Staram się trzymać plecy prosto, no i robię przysiad po prostu wyrzucając tak jak gdyby ten talerz, który trzymam w dłoni przed siebie. Ostatnie ćwiczenie, może dla co niektórych banalne, ale można moim zdaniem fajnie nim na koniec dobić pośladki i uda. Ciężko czasami jest je wykonać już na końcu. Obciążenia tutaj nie mam, jak widzicie, żadnego. Mam nadzieję, że filmik do czegoś się przyda. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobał. Jeśli się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka w górę. No i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!